Halo? Słuchaj, Erwin, moja córka chce się na mnie b***ć na policji, rozumiesz to? Która miała być moją ośrodkową, dżerychową żoną, a dzisiaj chce się na mnie rozpa***ć. Grzegorz! Możesz coś z tym zrobić? No. Grzegorz, musimy porozmawiać. Dobrze, gdzie? Jest b***a, jest p***ane, stary. Co się dzieje? Jest p***ane, ja nie wiem, czy ja wytrzymam. Co ty robisz znowu? Leci za mną dwa samoloty myśliwskie, stary, ja nie wiem, jak mam. Naprawdę. Nie spotkamy się! Gdzie jesteś? Mam rakietnicę! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Komenda MR, Nie jedziemy oczywiście tam. Drodzy widzowie, dzisiaj trzeba wybrać tematykę oraz... Pojebało cię? Komenda, to twój narzeczony. Pojebało cię? Co? Słucham? Nie, pojebało. No on powiedział, że jesteś jego narzeczonym. Kto? Gregory Montana. Zobacz, ma pierścionek. Mhm. Ma, bo mi ukradł. No to, wiesz, to nie ma ode mnie. Chcę cię zabić? Nie podchodź dzisiaj do Speedo. Czemu? Jest pospinany jak k***a za ciasne gacie. Serio? Co się stało? No bo z Labą mu przestrzeliliśmy opony i za każdym razem jak stawiał nowy, chciał chować auto, to mu znowu oponę przestrzeliliśmy, nie? Mhm. Wyskoczył na mnie z bronią, chciał mnie podstrzelić, wyrwał k***a i się ani słowem nie odezwał. O k***a, jeździ teraz z wami, czy jest jakimś, wiesz, solo riderem? Nie, jest na szpitalu. Dobra, ej, to ja zrobię narrację, stary, że mi też to zrobiliście. I zobaczymy, czy ze mną pogada. Pozdrawiam. Dobra. Miłego wieczoru. Jadę po radio. Halo, a co to są samoloty, które cię gonią? To są ci ludzie, którzy... Grzegorz, dzisiaj trzeba przemyśleć. Okay. Musimy porozmawiać poważnie. No. Musimy porozmawiać poważnie. Gdzie porozmawiamy poważnie? Ale teraz? Wiesz co, myślałem tak w niedzielę, w poniedziałek, we wtorek, może... Teraz to dawaj tam, gdzie zawsze, no, teraz tam będę. Dobra. Ebro, jakiś kontrolny dzwonek na komendzie, o! Ej, nie wiem, bo p***a tą ekipę dzisiaj? A co się stało? Nie wiem, przejeżdżam, przebijają mi k***pony. Spoko, mi rozdali, nie wiem, tak 20 razy już. Daj na ZSA. Serio? No dobra. Kurde, jak na ZSA ma pojechać, to trzeba narrację zrobić. Czy ja mam nieśmiertelną oponę? Halo? Aha, chyba że już jej nie ma. Kurde, ale widzę, takie GTA 6 by oddało, co? Boże. Jezu. Ej, ciekawe kiedy wyjdzie. Speedo, trzeba pomyśleć nad tematyką. Na przyszły ten? Wątpię, aby był warsztat. Czekaj, ja co ja muszę tutaj nie mieć? Nie p***ol nawet, że nie będzie warsztatu. No, może być, no, ale samo 2 lata? Bez sensu. Warsztat za... Nie będzie go niestety. Najlepsza rzecz, jaką można mieć. Jezu. POV, jesteś Speedo. No właśnie, może, wiesz, można zawsze wnieść o wszystko dosłownie, nie? Halo, witam cię, czołem. O! David, muszę ci... Siwa, to o to chodzi, tak? O kurwa! Jezus Maria! O kurwa! Sorry! Najmocniej przepraszam, ja was przewrócę, chłopaki. Nie wstawajcie. Nie ma problemu, pewnie. Ale p***na sytuacja. Kto miał czerwone? Pewnie ja. Kto by patrzył na światła, nie? Pewnie nikt. Dobra, jaki renifer na razie patrzył na światło, nie? Witam, cześć, mam cześć, pytanie. Cześć, jasne. Mam pytanie, podjechałbyś pod szpital, może mój syn chce cię poznać, był dzisiaj w kościele rano, a jasne. Nie było pastora. Proszę. Pewnie. Witam, to jest mój outfit na dzisiaj, dzień dobry. Dobry fizik, ale tutaj kolor auta czerwony jakby był, to by pasował idealnie. Szczerze można zmienić na dzisiaj, pewnie. Dzień dobry, kto jest synem? On. Cześć. Cześć. Tu pastor. On. Cześć. Panowie, wy jesteście niezrzeszeni, wy macie jeszcze dużo energii. Panowie, jaka tematyka? Był zakon, on trochę przychodzi, był warsztat. Co teraz, panowie, co teraz? Trzeba zmienić biznes. Biznes? No, co by się otworzyło, co by było fajne? Jak tak myślicie, pierwsze co? Zo. Ale co w zo by było? Co by było w zo? Zwierzęta? A jakie? Zwierzęta na przykład. Ja bym był. A kurde. Bez kitu jest mysz, jest mysz. To są dwa zwierzęta takie. Może sklep alkoholowy, albo knajpa sushi, dobra, albo... Jak już tak wyglądamy, nie, no jest przecież ta... No właśnie. No dobra, panowie, co, to dzisiaj msza. Top 1, tak? Jeżeli byście chcieli, to możecie być ministrantami dzisiaj. Ale dzisiaj będzie msza. A o której? Chciałby pastor mi dać taką długą, fajną? Nie. Do widzenia. Halo? Ja mam pytanie. Jasne. Kto tu siedzi w furze? Albert Speedo. A o której msza? 21 jakoś. To pan przekaże pastorowi Speedo, przekaż pastorowi. Dobra. Że, ja czekam na tą kawę umówioną, pozdrawiam. Dobra, pozdrawiam. O k***a. O której tam msza? Dobra.
Jezu, ile rzeczy. Ej, czat, czy wy rozumiecie, co się wydarzyło z serwerem? Serwer ma p***lony renesans. I teraz wiecie dlaczego? Został ogłoszony wipe, więc każdy NPC serwerowy nie gra, bo nie ma po co grindować swoich wirtualnych, pikselowych pieniążków. I zostali ludzie, którzy actually chcą robić jakieś wątki i się bawić, więc actually jest p***a renesans serwera. To jest p***ane. Na przykład wczoraj jakieś akcje z jakimś Jerychem itp. Bo dosłownie każdy grinder, kto tylko spamował jakieś k***a trackerki itp. Nie gra, no bo przecież k***a zaraz straci wszystkie pieniążki. A dosłownie zostały osoby, które się chcą po prostu pobawić. Więc automatycznie cały taki serwer jest. Zmieniam strój. A, tak. Dwie minuty i będę, bo znowu coś nie pasuje. Dwie minuty. Jechałeś kokietą pomarańczową? Tak. Okej, no. Jak mam się ubrać? Proszę bardzo, Ksylaks. Powiedz mi to. Powiedz mi to. Ksylaks, zaakceptuj mnie. No to spotkanie ekipowe na dachu. Spotkanie ekipowe na obserwatorium. Na godzina 20:20. Proszę bardzo. Ubierzmy się ładnie. Ubierzmy się tak, jakbyśmy chcieli wyglądać za rok. Thanks. I'm glad you came along. Snack. Cześć! Chyba ile można było czekać? Za stołem tu aż! Słuchaj Grzegorz, nadchodzą złe wyglądasz? Czasy. Słucham? Dobrze wyglądam? A weź tylko się obrócić 160 stopni. I'm glad you came along. No, mów. Mogę jeszcze tak? Okej. Wow. Dobra. Ale co, oceń! Od 0 do 10! Od 0 do 10! Brzuszek biały. No. I nóżki. Widzisz? I co? I dobrze jest? No i co? Od 0 do 10! Git. Szczerze? No, szczerze, k***a! Od f***, moim zdaniem z 12,5. I k***a! I co? I co, k***a? A Więc tak, Grzegorzu. No. Czy ty słyszałeś, jakie czasy nadchodzą? No, posłuchaj, wiesz, co się wczoraj działo? Ty nie uwierzysz, jaką ustawę podpisał prezydent miasta. Jaką? Robin Hoodoza. Rozdasz wiarę? Co to znaczy? Miasto Robin zabierze Hoodoza. Bogatym i odda biednym. Czytaj, zabierze nam, da lokalnym. Tak. Co oznacza? Nie. Że okay. Po wielkich trzęsieniach ziemi będziemy wszyscy biedni. Matko jedyna. Robin Hoodoza. I teraz, Grzegorzu, mam pytanie do ciebie. Jak sobie poradzić z biedą? Jak sobie poradzić z biedą? To jest dobre, to jest w zasadzie dobre pytanie, nie? I ja mam odpowiedź, ale chcę, żebyś ty pomyślał. Rusz głową, no. Jedna zasadnicza różnica między mną a tobą. Wiesz jaka, nie? Tak. Że jak wydarzy się twoja nazwana, bardzo ciekawie, Robin Hooda. To jest ustawa Robin Hooda, tak. Tak. Lex ustawa Robin Hooda. Mm-hmm. Dokładnie, to patrz. Ja będę na takim samym etapie praktycznie jak ty. Okej. Okay. Nadal będę policjantem, nadal będę miał jakiś tam radiowy zbiór, lepszy, nieważne. Nie będę policjantem? Nie, bo Robin Hoodoza. Jest jeszcze aneks do umowy. Okej. Niestety, ale Departament Policji również musi oddać wszystkie fundusze lokalnym. Również. Co muszą być zwolnienia. No ale jakoś musi się policja ukształtować. Musi się od nowa. Dokładnie. Kogo mają zwolnić, jak będą zwolnienia? I teraz, Grzegorzu, zadaję pytanie, jak wzbogacić się, wiedząc, co się stanie, przygotować się na to. Może zakopać skarby pod jakąś gruszą na przykład. No, niby można, ale wiesz co, wydaje mi się, że to nie przejdzie. Że wykrywacz metalu znajdą. Ja już ci mówię. No. Zrobić inwestycję, która odda po czasie. Okej? Bo teraz możemy wykonać inwestycję, mamy pieniądze. Okej? Wejdzie ustawa Lex Robin Hood. Okej, nie mamy pieniędzy. Tak. I po ustawie inwestycja się zwróci. I ty masz jakiś pomysł? Mam. Ja nie. Mam. Nie masz pomysłu? Pomyśl, Grzegorzu. Dam ci chwilę. Okej. Coś, co nie będzie takim rzeczą bardzo jakby zbywalną, którą można zacząć zabrać po prostu. To nie może być rzecz. Aha. Co ty robisz, Smoke? Nie wiem, ja tego nie rzuciłem. Stałem w miejscu, ale już jak widać tego nie robię. Słuchaj. O! Zostali mnie mężem i żoną! Zostali mężem i żoną! Ale kurwa, tego nie spodziewałem się. Gorzko! Dobrze, że gorzko! A tu jest twoja matka, ona wszystko obserwowała! Co jest, k***a?
A już nawet nie można porozmawiać, już nawet nie można porozmawiać, tak? Nie można porozmawiać. Wszyscy się muszą wpierdalać? Co teraz, k***a? Wszystkim wie. Co teraz, łapy do góry, matka! Nie, to wy łapy do góry. Nie, też podnosi do góry. Łapy do góry, dziecko podnosi. Łapy do góry, Erwin. Erwin, ręce do góry. Ręce do góry, Erwin. Co jest, k***a? A wy policjanci się... Dobrze. Grzechu, ty też idziesz z nami. Aha, no 16 razy, jak ktoś słyszy. 16 razy. Za trzecim razem już z Close Impossible. Piąte już sobie nie wyobrażam. Dziesiąte już sobie nie wyobrażam, a kurwa 16 razy, ktoś się wyra. Ja p***le! Chwyć mnie, k***a! Jestem na granicy, a! O Jezus! Co się k***a dzieje? Pomocy! Łap go. Kurwa! Łap mnie! Ja p***le, bile jedne. Matka nie skacz. Robisz? No, ktoś żyje? No. Labo, weź proszę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakie jest, jak jest rozwiązanie problemu? Nie, nie, trzyma to! O, o, o! No, pięknie, pięknie. Wszyscy się czekaj. Dzień dobry! O, tam jest ktoś na dole. Dobra. Próbuję, próbuję. Jezu. Gratuluję. Matka! O, siema! O, żyjesz? Rozkuj mnie. Nice, piście. Nie mam pojęcia. Da się stąd wyjść? Tylko 31 miesiąc hap miłego. O kurwa, powiem ci, że jestem w ciężkim szoku, co tu się odjebało. Powiem ci, że jestem w ciężkim szoku, co tu się wydarzyło. Kurwa, ten jeszcze zrzucił. Dzień dobry. Dobry. Że już nawet nie można z kolegą porozmawiać na dachu. To jest po prostu hit, hit hitów. O, jak sobie siedzicie z tyłu go. Uciekaj, uciekaj, strzelać, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Spiedaj na szpital, na szpital. Na kluboje i to. Oni chyba dudnią. Ty, oni głupi dudnią są. Do nas. Po co oni strzelają? Zgłoś do decyzję, żeby dudniła do nich snajperą. Przecież my jesteśmy przyjaciółmi. My jesteśmy wszyscy jedną wielką rodziną. No właśnie. Wyjaśnij, po co oni strzelają. Nowa tematyka to cyrk. To jest w ogóle miscommunication. Ja nie wiedziałem, że tak się wydarzy. No, ja liczę na wyjaśnienie. To jest w ogóle całkowicie miscommunication. Erwin nam to zlecił. Nie! Nie! Nie ma ch***a! Nie ma ch***a! Nie ma ch***a! Nie ma więcej. Jeśli to koledzy powiedzieli, możemy cię wziąć. Oni są wolni, a ty do pierdla. Super. Dobra, pewnie, jasno, nie ma problemu. Pomoże mi ktoś! Proszę. Uciekaj, kuka! Poddaj się. Nie karawanem, nie karawanem. Spierdam z trupem. Nara! Oddawaj! Do widzenia. No i finalnie nie wyjaśniłem mojego planu, Reiji! Miałem pomysł! Ja uciekam. Jest git, bez pościgu. Flip strumnął. Jezu. Nie, no co ty? Nie, uciekłem. Git. Ja po prostu wezmę tą furę. Dzięki. To nigdy nie ma. Cześć. Dobra, biorę innego howitera. Dobra. Musimy się skupić. Wyglądałeś lepiej czasami. To jest hit, że nikomu się nie podoba reniferek. Jaki wy macie problem z tym reniferkiem? No, bo nie masz różków, więc nie jesteś reniferkiem. Poddaj się w końcu, już nie mam siły się ganiać. Nie. Mówiłem, od początku współpracuję z policją, ja już tak dłużej nie mogę. Słuchajcie, szanowni państwo. Jakąkolwiek, bo nie da się kupić od miesiąca. Nie. Szanowni państwo, zebraliśmy... Spokojnie. No mów, dasz radę. Dzisiaj, szanowni państwo, będzie ankieta, gdzie każdy z was będzie mógł zagłosować na to, co chce. Zaraz powiem. No co tam, Michael, u ciebie? No. Ogólnie twoi koledzy, twoi koledzy rozpalają się na ciebie. Jasne, Michael. Poproszę dużo broni. Pewnie będzie broni, no. Kupiłem regał, jakby czego. Chciałbym pomyśleć nad tematyką. Jak będzie ustawa... Lex Robin Hood, czyli ustawa o nazwie zabrać bogatym, dać biednym, czyli zabrać nam wszystko, a dać lokalnym. I zostaniemy z niczym, to co my byśmy chcieli? Pytam, bo zawsze można to załatwić teraz, żeby mieć od razu na starcie, a nie żeby załatwiać to wtedy. Tak jak na przykład załatwiliśmy, pamiętacie, rok temu, warsztat. Prawda?
Teraz pytanie, co byśmy chcieli ewentualnie, ja nie mówię, że to jest gwarantowane, bo w sumie jeszcze z nikim nie rozmawiałem. Niemniej jednak wiadomo, to coś można poprosić. I teraz pytanie, chciałbym, żeby każdy się wypowiedział, jaka kategoria, czyli tak jak na przykład Karbo powiedział, czyli na przykład restauracja, a najfajniej burger shot, albo wiadomo o co chodzi, żeby każdy mógł się teraz przez chwilę zastanowić w swoim zaciszu taką minutę i każdy powie po kolei i wtedy zobaczymy, kto by co chciał, dobra? Dobra, więc zastanówmy się. Nie, zastanówmy się, bo ja też się muszę zastanowić. Minuta. Czysty umysł i wiem. I teraz pytanie, widzowie, co my byśmy chcieli? Sklep elektroniczny. Wiecie, czat, dlaczego na przykład Burger Shot jest fajny? Bo Burger Shot to jest też miejsce spotkań. Ludzie zawsze muszą coś zjeść. Wiadomo. Sklep elektroniczny jest trochę zły, bo ludzie przychodzą, kupują ci telefon, czy coś i idą, nie? W sensie, to nie jest aż tak klimatyczne miejsce. Niemniej jednak Burger Shot już trochę był, no nie? Nie wiem, to nie było likowane, ale ja likuję. Czat, są takie klimatyczne miejsca. Pokazali mi widzowie ostatnio, jak wygląda szpital i jak wygląda komenda i takie miejsca. To są takie klimatyczne miejsca. Jezusku. Naprawdę, mega fajne. Szkoła jazdy. Tylko szkoła jazdy jest taka, że na początku dużo się dzieje, ale potem nic się nie dzieje, nie? Prosiłbym teraz, żebyście wszyscy usiedli na ławce. I proszę, najpierw poprosiłbym Davida. Davidku. Tak. Co ty byś chciał? Tutaj pomysłów. Okay. Dobrym miejscem na przykład byłaby apteka, z której by można było rozbudować fajną szajkę narkotykową, zatrudnić jakichś ludzi, którzy by zajmowali się prowadzeniem apteki, a jakby zapleczem tego i czarnym jakby takim biznesem tej apteki byłyby właśnie narkotyki rozprowadzane przez miasto, przez innych ludzi. Więc to była jedna opcja i według mnie to jest taka główna, bo to jest też coś nowego, co nie mieliśmy, no ewentualnie Burger Shot. Heidi. Czy ty byś chciała? Nie wiem, czy to jest realne, ale bardzo by fajnie, jakbyśmy mogli mieć kasyno z jakimiś tam takimi nie wszystkimi grami na początku, tylko częścią podstawowych, bo to też by było fajne miejsce takie dla nas. Wysłamy wszystkich i potem ankieta. Tak. Góra i tak dalej, żebyśmy mogli sobie tam spędzać czas. No a jeżeli nie, no to myślę, że najfajniej byłoby coś klimatycznego a la Burger Shot lub coś w tym stylu. Okej. Okay. Speedo. No ja uważam, że warsztat nam dał jest dobrą rzeczą, jeżeli chodzi o komfort po prostu przebywania na miejsce. Okej. Okay. Dużo generował, przez co można łatwiej ukrywać tam jakieś transakcje. Coś w stronę tego, co David mówił. A jeżeli nie warsztat, to na przykład coś jak szwalnia obecna, bo to też jest dobry obrót pieniędzmi, przez co można więcej ukrywać tam transakcji i więcej pieniędzy brać, przebierać i też sobie jakiś handel dodatkowo generować. Okej. Labo? No, tutaj wszystko trochę po kolei. Apteka, spoko do czarnego biznesu. Kasyno, spoko do prania pieniędzy. Szmalia też dobra do prania pieniędzy. Ale też tak bym serował w restaurację, bo też można coś tam za ladą też przekazywać dalej. Na przykład jakieś, nie wiem, towary, czy tak jakieś, nie wiem, broń, czy coś można, jakiś tam chyba kot, czy coś. Ale jak zbudujesz na przykład na czymś, właśnie taki czarny biznes, to możesz się dogadać z jakąś restauracją, żeby... Apteka według mnie top jest pomysłem. Według mnie apteka jest top pomysłem i sztan jest top pomysłem. A trzecim bym wziął właśnie restaurację, ze względu, że no już mieliśmy kiedyś restaurację. Coś świeżego wziął, tak szczerze. Karbo? Podsumujmy. Pierwszy rok jak mieliśmy Burger Shota i wszystko powstawało, był zajebisty. Wszystko co dobre zawsze każdemu kojarzy się z Burger Shotem, nawet nasza nazwa. Drugi rok, mech warsztat, rok średni, mało wspomnień. Wszystkie dobre wspomnienia wracają do BS-a, więc jeżeli mają wrócić dobre czasy, to wróćmy do dobrych rzeczy, prawda? Ja bym chyba tego nie spychał tak szczerze, że jakkolwiek miał wpływ na to, na przykład warsztat, jak wyglądały te czasy w porównaniu do tamtych. No, tak średnio. W ogóle nie. Moim zdaniem to uważam, że nikt się to nie jest winny, nie? Nie dzwoń do mojego przyjaciela przez najbliższe Burger Shot był, ale jest dobrą, jest dobrą rzeczą. Niestety, Albercie. Ale warsztat odpada. Nam to samo. Drugi rok. Był spoko. Niemniej jednak to jest warsztat. Nie ma był spoko do czasu, później jakoś tak uważam, że w ogóle już nie korzystaliśmy z niego jakby do czegokolwiek i po prostu traktowaliśmy to jako miejsce do naprawy. Bo sytuacja jest następująca. Warsztat jest biznesem, na którym my, czy osoby, które robią jakieś dymy na mieście, nie będą siedzieć w prime time i naprawiać. Przez co trzeba zatrudnić losowych ludzi. Przez co, jak są już 10 losowych ludzi w warsztacie, to już to nie jest nasz hub. Zakon jest takim miejscem, gdzie może być aktywny raz w tygodniu, jest
zajebiście i tylko my w nim jesteśmy. Warsztat musi być otwarty zawsze. I w ten warsztat. Myślałem ja nad tym, bo nie możemy, nie musimy patrzeć przez pryzmat tego miasta teraz. Wiecie, z tego, co jest dostępne teraz, no nie? Myślałem na przykład o telefonii komórkowej. Jak znaleźlibyśmy jakiś fajny budynek i żebyśmy mogli normalnie sprzedawać simki, blokować simki, odblokowywać simki. Wiecie, coś takiego. Dziwne, nie. Tak szczerze. Nie, szczerze tak jest mech. Bardzo mech, aż dziwnie się zrobiło. Jakby dla mnie nie jest to mech, ale jest problemem to, że w momencie, gdy ludzie kupią simki, to już raczej... ciężko jakichś ludzi, którzy będą tam znowu przychodzić. No tak, a blokada, odblokowywanie i tak dalej, no nie jest tak. Jeszcze. Chyba, że w taki bardziej sposób, że będziemy mogli sprzedawać customowe rzeczy. Bar i nielegalny poker. Z simkami byłyby telefony na przykład. Tylko ja na przykład jestem kurwa za tym, żeby bateria telefonu nie trzymała przez... Chyba, że jakiś taki bar z ukrytym kasynem. Z ukrytymi stołami do grania. Bar to jest... W Ameryce był taki bar, Hooters się nazywał. Miałem tam spinę z grubym. To by było fajne. Okej. Zbiornym. Kosa z zbiornym. To było Roosters. Rooster, no. I tam było tak, że był taki fajny, ciemny klimat, stoły do gry itp. No bo to już bardziej. Bo powiedzmy sobie szczerze, dobrą dał propozycję Speedo i dobrą dał propozycję chyba Carbo z tym, bo, dlaczego? Warsztat, cały czas ludzie jeżdżą i muszą, no nie? Nie trzeba nikogo namawiać, żeby przyjechał. No i jedzenie też nie trzeba nikogo namawiać, żeby przyjechał, no bo ludzie muszą jeść, no nie? Takie rzeczy jak na przykład jakiś klub nocny, Speedo szczególnie, czy jakieś takie rzeczy, to są takie rzeczy, że musisz namówić kogoś, żeby tam pojechał, no nie? Wiecie? A takie rzeczy jak restauracja czy coś, to są takie rzeczy, których ludzie potrzebują. I właśnie z tym trochę miałem problem z Davidem. Czy na początku, bo mówimy o początkowym biznesie, czy na początku ludzie jeździli do apteki? Apteka jest trochę taka, jest takie późniejsze, nie? Kombat trochę, takie rzeczy, no nie? No właśnie, więc apteka niby git, Davidku, ale to raczej jakiś side biznes kiedyś, a nie, że zaczynamy od apteki. Bardziej, że ja nie czuję jakiegoś vibe'u apteki. Apteka? No ogólnie na przykład ten taki, takie pomyślam, miejsce z jedzeniem. Emerytami. Ruletka na przykład. Czat, a wy? Co myślimy? Co myślimy? Co jest najlepsze? Co jest najlepsze? Pociągnięcia tego do wykupienia na przykład kasyna dla nas. Ale też wiesz, do spotkań, stary, cokolwiek. Znaczy, case kasyna jest taki, że ludzie mają tak, że jak jest Farma kasyno, braci to hype wszyscy mają przez tydzień i potem wszyscy mają to kasyno. Nie. A ja mam dobrze dla was. Było kasyno, które po prostu to, tutaj... To było rok temu. No tak, tylko z tym kasynem był problem taki, że w pewnym momencie tam nie dało się nic wygrać i dlatego zobacz, jak klimatycznie są w innych miastach prowadzone kasyna. To są główne miejsca spotkań. Ludzie tam przychodzą sobie porozmawiać, ludzie tam się Heidi, przychodzą bawić. Kasyno to dobry pomysł jak najbardziej, ale nie ma chuja, nie ma... Znaczy nie, to nawet nie chodzi o mnie. To nie ma chuja, byśmy coś takiego mogli wybudować na starcie. To już wiem, że jak będzie rozmowa, będzie definitywne nie. Więc na pewno kasyno odpada na starcie. Nie, no nikt nie dostanie kasyna na wejściu. A kasyno to później. Chyba, że wiesz. No, bar z ruletką byłby fajny. Najlepszą propozycją jest taki restauracja ze stołami do gry, no nie? Tak, ale to musi być coś nowego, nie? Bardziej klimatyczna, Roosters jest zajebiste. Pamiętajmy o tym. To musi być mieście. No. A wypożyczalnie samochodów? Ten bar z ruletka jest git. To by stopało w części z nas, ale na start raczej za ciężko by było. Okej. Coś jak Heidi powiedziała, car dealer, ale na start to by było ciężkie. Wydaje mi się, że na start to nie byłoby ciężkie. Firma ochroniarska, jak coś jak Group Six. Chyba, że w ten fajnie by było, gdyby nie było sprzedawania aut w doju, tylko wiecie, musiałby się tym zajmować car dealer. No to są rzeczy takie inne. To by Mafia albo szwalnia. Gdzieś tam my skupujemy te auta. Mafia albo szwalnia, Sledor, co to za biznes mafia? Siema, zapraszamy do mafii. Do you mean? To są takie are you dumb? Stawu, których to już niezależne chyba od nas. Okej. No i teraz nie, pytanie. Nie, no i teraz kwestia jest taka, dobra. Szanowni państwo. Ale biznes biznesem, ale tematyka. Szanowni państwo, obecnie jest jeszcze jeden problem. W tamtym roku, aby otworzyć warsztat, wygłożyliśmy 50 milionów. Nie mamy 50 milionów. To jest 45. Wyłóżmy swoją godność. Możemy zrobić coś, żeby dostać pieniądze za tą czynność za miesiąc. Nawet nie za miesiąc, tam za dwa tygodnie. I ja wiem co. Wykorzystajmy fakt. Zróbmy mszę i operację biznesową. Ej, bez kitu, ludzie będą teraz dawać chore pieniądze, bo mają... Dokładnie. Ale faktury i wszystko będziemy przyjmować dopiero po ustawie Lex Robin Hood. Davidzie, będziesz odprawiał dzisiaj tą mszę. Ja mogę zbierać z koszyczkiem. Carbo, zbieraj z koszyczkiem. Jak najbardziej. Pojadę ustalić szczegóły, odezwę się na radio za 10 minut. Znowu do grzecha jedzie. No, operacja biznesowa to z grzechem. Operacja biznesowa jest z grzechem. Na dach! Jezu święty.
Pamiętajcie, pamiętajcie, że jak David powie, że jeżeli ktoś ma coś przeciwko, może powiedzieć, to możecie powiedzieć, nie? Ja i tak zafakturuję tą imprezę. David, jesteś odpowiedzialny za tą mszę. Jasne, nie zadam tego pytania. Które chciałyby mieć jakikolwiek wpływ na to, jak przebiegnie ta ceremonia, zapraszam do przesłania mi wiadomości na e-mail z propozycją. Ale wykręci, widzowie, jak ruch Ewy. Wow, gębie, tak, nie. Solidarnie będziemy w trójkę uprawiać z Albertem i Labo. To jest operacja biznesowa, a nie ślub, ogarnijcie się. XTD. Wiem, o co chodzi. Dzień dobry, jestem. Halo, halo, no co tam? Zapraszam. Jestem oczywiście, tak. A co tu się dzieje, powiedz mi? Ja się umawiam z moją narzeczoną, a to. O, a ja rozmawiam z swoimi kolegami. Dobra, to idę stąd. No na dach spieprzać, dziady. Od kiedy ten dach to k***a rynek? Grzegorzu, porozmawiajmy. Gdybyś był w Zakrzocie, nie mówię o organizacji przestępczej, okay. Mówię o grupie znajomych biznesowych, prawda? Grupa znajomych biznesowych. Tak, był z Burger Shop. Nazywam się Karbo, spadł mi się z dachu na m***a. To? Widziałeś to k***a? Widziałeś to? Widziałem, na no, to co byś, bo tak, był okay. Zakon i Burger Shot dwa tak. lata temu. Teraz był, w sumie rok temu, teraz no. był warsztat. To co myślisz, że byłoby po inwestycji? To musiało być coś, co na start już ma, to może jakiś na przykład, tylko że to później w ogóle nie będzie oddawało, nie? No. Tylko na przykład jakiś ten, taksówki na przykład, nie? Czy coś takiego. To na start no. jest dużo ludzi z tego korzysta, ale później jest nudne i każdy ma... No właśnie. No i teraz no nie chciałbym, żeby to nie, zdechło. Nie, tak. Wiesz co ja zrobię? Wiesz, co dobra, ja zrobię? Czekaj, bo przyszedłem do siebie w sprawie. Stacja benzynowa. Też miałem właśnie taki pomysł. Wiedzieli... No. Coś tam. Nie, stacja benzynowa właśnie. Każdy tankuje. No nie, nie znudzi się nikomu tankowanie. Tylko, że wtedy trzeba by, wiesz, inne stacje. No a to wiadomo, nie byłby problem, nie? Grzegorzu, zorganizujemy specjalną operację biznesową. Będziemy udawać, że bierzemy, wiesz, ceremonię, nie? Jaką ceremonię? Mógłbyś dokładnie? Ślubu. Udajemy. Czyli drugi raz mi się oświadczasz? Nie, ani razu dzisiaj nie oświadczyłem. A klękniesz? Jak klękniesz, to git, zgadzam się. Ty musisz klęknąć. Ale na dłużej, nie na sekundę. No. Znaczy, nie powiedziałeś tego, nie powiedziałeś tego. No nie tak nie powiedziałeś, było... Operacje biznesowe. Nie, daj mi regulamin obiektu, k***a, dawaj, regulamin obiektu. Stary, ile miałem... Stary, nie, było, nie że ja... To nie w ogóle nie... Zero sosu, nie powiedziałeś, zero, że... Stary, nie powiedziałeś, że jak będę klękał, tylko jak klęknę, klęknąłem. To jest czynność. Ale Speedy, wszystko spoko, masz, wiesz... Dobry outfit, dobry outfit jest. Dobry outfit, dobry outfit, dobry outfit. Na kolanko i wiesz, mówisz, że proponujesz operację, ja wtedy się zgadzam, klękam do ciebie, wstajemy i zbijamy szlamę. No dawaj, no chyba klękniesz, nie? To by też powinno k***a zależeć! No to mówię właśnie... Na pieniądzach, siano! Rozumiesz, to dla pieniędzy no, jest. No tak, na start zajebiście, no. Zafakturujemy. Klękaj, zafakturujemy, klękaj. Nie. Dobra, nie. Kto klęknie, ten bierze 70%. No. No właśnie, i teraz, no, ale musisz powiedzieć, ale nie tylko tyle, musisz powiedzieć, zaproponować. To jest operacja biznesowa. Na teraz nie ma świadków. Operację biznesową, no. No może by, może, no czekaj, matkę wyzywam. Nie, no k***ało cię. Nie no robisz nic. Świadków. No dobra. To nie. David będzie dobra, chciał, no. Oczywiście będzie David. Trollował. No. I powie na przykład, że możemy się pocałować. Nie. To jest operacja biznesowa. Ślub cywilny, ale w no kościele. No wydaje mi się, że przesada. Ta, no wiadomo, no wiadomo, wiadomo, wiadomo. I pamiętaj, zatem, że... Jak stoję tutaj, to już tak jest ciężko. A, nieważne. No, mów, no. Dobra, czyli tak. Ja jadę do doju i mówię, że bierzemy ślub. Ale to jest operacja biznesowa. No. Operacja biznesowa. Ale to też mówimy w doju? Ja mówię w doju. Ty tam nie musisz być. A ty chcesz ze mną jechać? Ale... No tak, no stary, no to będzie wiarygodniej wyglądało wtedy, nie? No dobra. I że jest operacja biznesowa. Nie, my nie mówimy właśnie, że jest operacja biznesowa. Ale nie mówimy tego, że jest operacja biznesowa. Dobra. Mówimy, że tak. Że i najważniejsze jest, że zakon wystawi fakturę, ale przyszłą. Ale jak przyszło. Zakon wystawi fakturę? Nie zakon, no. A kto? My wystawimy. No my. No my, no tylko zakon, are you dumb? 30% do mnie. Skąd mamy mieć pieniądze? Do ciebie. No bo zakon to organizuje. No i zakon bierze kasę ze ślubów. No zakon jako, że ten, ksiądz. No tak, bo my bierzemy David. Nie, no nie, a może ty po prostu będziesz, wiesz, swapping. Ja będę, nie, bo to będzie głupie. No a ciekawe, czy będzie miał echo. Słuchaj teraz, no. Dobra, no to jedziemy do tego doju, ja dzwonię do Andrew. A mnie do doju, a w czym mogę panu pomóc? Chcę zorganizować uroczystość. Echo, daj sobie cringe. Idziemy do sędziego, który obecnie nie ma Suzuk, miejsca. musisz, to ty to przyjmiesz. Musisz, Suzuk. Nie mogę, bo mnie wy***ło, a ja cię chcę patrysować. Suzuk, p***ło cię, ty mówisz, że cię gdzieś wy***ło, kto cię wypierdoli? Dwa dni przed ustawą Lex Robin Hood? Ja teraz będę reprezentantem kościoła. A, czyli ty idziesz teraz jako kościół, tak?
ty mówisz, że chciałbyś wziąć ślub z Erwin Knuckles. Ja co ja to muszę mówić? A ja jestem reprezentantem kościoła, który zgadza się na tą ceremonię i wystawia fakturę z płatnością przyszłą, rozumiesz? Dobra. Jadę na się przebrać. Czekaj, musimy się pojechać przebrać. Ta przemowa ma... długa będzie, bo już jestem... nie wiem. Weźcie to, zareklamujcie, bo ja nie mogę zareklamować tego. Musicie zareklamować. 21:15. Ogłoście. A, pastorze, ja mam pytanie. Dla ministranta to coś tego? Jaka jest zapłata, David Gilkenly. Tak, David Gilkenly. Proszę się kontaktować. Ja nie mam numeru. Napisz na Twitterze do Davida. David, zadzwoni do ciebie typ. Ważna rzecz. Dostajesz 100% z tego dofinansowania, ale na ten zmieniasz nazwisko na Montana. Nie mam garniaka, mam. Dobra, może być, nie? Czarny garniak jest w porządku. Przełamanie standardów w związku gangstera oraz policjanta. Ja dole tu far. Dobra, będzie dobrze. Będziesz teraz moją córeczką. Pozdro. Halo. Gratulacje, pastorze. Dzięki. Gratulacje ślubu, pastorze. Nie, no też nie przesadzajmy. Dzień dobry, pastor. Cześć, pastor. Dzień dobry, pastor. Co jest potrzebne? Tutaj mamy... Proszę bardzo, zapraszamy do czwórki może. Dobrze. Dzień dobry. Jesteśmy tak naprawdę w bardzo ważnym momencie. Tutaj interesant. Jestem Erwin Knuckles, pastor, właściciel zakonu Błędnej Ciszy. Tak, właściciel zakonu. Dokładnie, właściciel zakonu, po drugiej stronie sierżant Gregory Montana. Będzie ślub, drogi dojowcu. Drogi dojowcu. I generalnie rzecz biorąc, chcemy po prostu przyklepać temat doju, to raz. Dwa, chcemy przyklepać zmianę nazwiska. Trzy, chcemy przyklepać dofinansowanie dla młodych po prostu związków małżeńskich. Z tym dofinansowaniem może nie wypali, bo ja dalej pewnie nie dostałem. No spokojnie, damy radę, ogarniemy to. Także nam się nie śpieszy z dofinansowaniem. Możemy się umówić na pastorze 27 czerwca? Tak, chyba dobrze. Myślę, że jak najbardziej. Tutaj oczywiście mówimy o tym, że no, wiadomo, gołąbki mogą brać ślub, niemniej jednak nic nie jest za darmo. Oczywiście wiara również kosztuje, ceremonia również kosztuje, więc zróbmy tak, jak zawsze było robione, prawda? Czyli po prostu to nie jest wyjątek, zawsze było robione. Po prostu fakturujemy, faktura przychodzi po dwóch tygodniach, więc w tym przypadku po prostu zrobimy tak, że jak najbardziej ja się zgadzam jako kościół. Dokładnie. Na tą ceremonię. Wszystko jak najbardziej klasyczna, standardowa stawka. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że fakturę tutaj wystawimy. 200 000 dolarów wystawiane będzie. Ale to oczywiście, my nie oczekujemy, żeby pan to teraz robił. My tylko informujemy departament, że będzie taka faktura. Po prostu jak zawsze, przypomnijmy, jak zawsze. To jest, nie jest wyjątek. Dlatego, szczerze mówiąc, oczywiście zapraszam również ja jako właściciel zakonu. Na ceremonię, będzie się 21:15. Pamiętaj, żeby wydepilować okolice bikini. Także jak wygląda sytuacja? Wszystko okej chyba. Znaczy w zasadzie to my nie potrzebujemy żadnej tutaj zgody, raczej informacja. Bardziej, żeby nie było. Także faktura generalnie przyjdzie. I git, dobrze. I git. Fantastycznie, dziękuję bardzo. W takim razie dziękujemy serdecznie i widzimy się na ceremonii, mam nadzieję. Do widzenia. Już, dziękuję bardzo. Witam. Cześć. Jak najbardziej, Grzegorzu, zgadzam się na tą ceremonię. Poprosił Grzegorz, David Gilkenly. Jak mam. Oczywiście. Fantastycznie. Oczywiście. Patrz. Widzisz to? O, i matka. Bała nam samochód. I matka. Wam się nie popiło coś z kradzieżą pojazdów? Lucyna, twój pojazd był, a pożyczka! Pożyczka! To czemu jak wziąłem ci Mustanga, to do mnie napi***łaś, że nie mój? To mam cię. Macie, rozumiem teraz, tak? A ty zapytałaś, czy możesz pożyczyć? Grzesiu, i ty przeciwko mnie? Ty zapytałaś, czy możesz pożyczyć? Zajebałaś mi furę! Zajebałaś furę, złodziejko! Ja nie wiem, a potem tak! 2-0-3! Erwin Knuckles zabrał mi Mustang! Ja nie wiem. A potem jest tylko tak. 2-0-3! Erwin Knuckles zabrał mi Mustanga! Bo nie pytał. Tamto, non stop! Mamusia tamto! Nie, Erwin, wiesz co? Nie wytrzymaj się swoją mamusią! Moja wina! Przyjechałem tutaj z tobą! Byłem cały czas z tobą! Nie, to jest hit! To jest moja wina! To ja was może do zakrzutu od razu zaproszę! Wina, Erwina! Może wyjdźmy do odpowiedzialności matkę, albo tego nienarodzonego syna. Zawsze jest moja wina. Nie mogę się cieszyć.
w ten dzień, bo oczywiście jest przyjemny od razu do mnie. Mamusia to, mamusia tamto, no. Jasne, bardzo dobrze mówi, no. Bardzo dobrze mówi, jak mamusia to, mamusia tamto, ty, to, bo ty, 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 ty,
wchodził do domu, no, a nie! Erwinek się obraził, spadaj! No to... to twój mąż! Nienawidzę cię, matko, nienawidzę cię! A, no ja zaraz! Mamy taki piękny dzień, co za nienawidzę cię! Dobra, szczerze, odobrażę się, jak zrobisz długą przemowę na 3 minuty. O, lecisz. No chyba jesteś matką, jak możesz... masz samochód, to chyba stać się na 3 minuty rozmowy. Tak, tak, 3 minuty. Złodziejko. Albo, wiesz co, Grzegorzu, wiesz jak ona mnie okłamuje? Mówi no, tak. Powiedz. Dzwoni do mnie i mówi tak, wiesz co, jestem na L4, nie będzie mnie na służbie, nie ma problemu. A potem Erwinek grzecznie robi napad na laboratorium i ktoś kur... w Helce? Lucyna Rift, proszę bardzo. To niezłe L4 w Helce. Oszukujesz mnie, okłamujesz mnie, wyzywasz mnie, okradasz mnie z samochodu. Boże. Jakie ty wartości przekazujesz na tego niemowlaka nienarodzonego? Powiedz no mi, wiesz, że on skłania? Słucha. Cały czas słucha. A ty krzyczysz, cały czas na mnie krzyczysz, to wyjdzie, wypluje go i co będzie krzyczało na mnie? Ale będzie skręcało, widzowie. No, dużo was jest. Pamiętaj, David, bez pocałunku. Ty mi nie mów, bo to ja prowadzę ślub, a nie ty, dobrze? Jeżeli zobaczcie, jak coś mam obrączki, panie. Chcesz, to szukaj sobie innego pastora. Nie wiem, tutaj będziesz gadał. Ja jeszcze nie mam skończonej przemowy. Ma być buziak. Czat, błagam was. To jest i tak już wyżyny. Wyżyny tego, co się wydarzy. Poświęcam się dla dobra kolejnego sezonu. David, ogarniesz ministrantów i wszystko? Ja prowadzę mszę, Carbonara jest ministrantem. A Speedo jest z ekipy, dobra. Skład. No jak Speedo chcesz, to też możesz być ministrantem, oczywiście. Blabo. I hejt. Jak ja powinienem wyglądać? Kyoko, niech kwiatki sypie. David. Wszystko musi być. Kyoko, ty musisz kwiatki sypać. Ogólnie... musi wszystko wyglądać. Esteban, słucham? Policji, dobra, spoko, gdzie? Chyba gdzie? No na ślubie pewnie, Ariu, dobra. Symulacja siedzenia na ślubie. Dobrze to wygląda, czy nie? Nie dość, że ślub to robisz za pannę głową. To jest operacja biznesowa! No ile robiliśmy operacji biznesowych, że nazwijmy tego ślubem, no. To ma wyglądać jak ślub, ale nie jest. Spokojnie. Jezu, byłem przygotowany cię opierdolić, a naprawdę jest dobrze. Bardzo dobrze, Labo. Dawaj teraz, jeszcze, dawaj więcej. Patrz, ej, dobrze zrobił. Jeśli nie dostosujesz się do mojej przemowy i coś złamiesz, mimo David, mam ja taki zamysł. To będą twoje bardzo ważne to od minuty. Razu mówię, że mnie nie zobaczysz, bo... No tak, na staram, pewno cię nie zobaczę. To jest pierwsza kwestia. No. A druga kwestia jest taka, dawaj. Że... ja p***lę mikrofon, on to zawsze mógł być. Dobrze. A druga kwestia jest taka, szanowny koleżko. A muzyka będzie? To musi być. Jak ty masz jakiś plan i tobie coś nie wyjdzie, to się wyżywasz na wszystkich. Nie, nie. Więc tak. Ja mam nie teraz plan, jak ma przebiec to i k***a ma być tak, jak będę ja mówił, dobrze? No, więc tak jak będzie prowadzona tutaj Eucharystia, tak możesz się dostosować. Pamiętajcie, każdy musi wierzyć, że to prawdziwy ślub. Więc musi być muzyka, dostosuj muzykę, prawdziwy. Wszystko. Pamiętaj, Labo, musisz zadbać o wszystko. Za muzykę. Davidku? Nie pomyliło ci się coś z rękawiczkami? Nie, jest bardzo dobrze. Jezus Maria. Dzień dobry. Dzień dobry. A pierdole. Przyda wam się. Pokaż. Tylko musi Hanna M zmienić. Nie, sobie. No kurwa. Nie. Już mnie wykręca. Top RP to top RP. Trzeba się matki zapytać, jak się ubrać. Tam. Matka, biały golf czy biała koszula i krawat? Gdzie ty jesteś? Ja jestem przed departamentem i tak patrzę, żebyście się różnili, to biały golf. Żebyście, chyba, że chcecie tak samo. Dobra, no biały golf, to ja mam biały golf, tak. Ja mam biały golf. No, dobra. Co to są za pierścionki H i E? Heidi Erwin? Nie no, my takich nie mieliśmy chyba. Tym bardziej dwóch. Ty, a to nie jest tak, że rodzice odprowadzają do ołtarza? Mam do siebie pytanie się wy. No mów. Ważne, kto przejmuje czyje nazwiska? Kurwa, nikt nikogo. To jest formalność urzędowa, spokojnie. Wy rozumiecie, to jest operacja specjalna, operacja biznesowa o pieniądze. Tak. To jeszcze welon, jaki welon. Ty musi ktoś to koordynować. Kyoko, kwiaty. Musi ktoś też robić z tego artykuł, żeby był dowód. Ej, ale dalej nie wiem, to chyba ten bar faktycznie, nie? Z tymi stołami do gry? To by fajne było. Jezu, wykręci mnie widzowie, ja może ucieknę spod ołtarza. I tak kościół będzie musiał mieć zapłatę. Dobra. Musi być ogarnięte, bo Kyoko pracuje w gazecie, więc ona to zrobi. Ona musi sypać kwiaty. Ale po! Tak, zrobi artykuł do gazety. Dobra, jaki jest plan?
No, na razie jedziemy odebrać twojego pannę młodą, bo się schowała. Dobra. Halo? Gdzie jesteś? Zbieramy go z doju, rzeczy są przygotowane, ludzie się zbierają, wszystko jest ready, David ma rozmowę, będzie git. Zatkajcie uszy widzowie, bo jedziemy już zeszli księżną. Ej, co to za obrączki? Znalezione. Na pewno? Ej, bo to jest operacja biznesowa, wiesz o co chodzi? Wiem. To tak po kasę, dobra? Jesteś moją miłością. Życzę szczęścia na nowej drodze życia. Ej, nie mów tak, na jakiej drodze życia? Nie ma żadnej drogi życia. Jest droga pieniędzy. To po super pieniądze. Kopium. Do powodzenia na drodze dobra, pieniędzy. Dobra. Patrz, co stałem! Fura! Kioko, ogarniasz? Tak. Co masz robić, ty mi mów w tym momencie? Mam sypać kwiatki na twoim ślubie z Gregorem Montaigne. A potem? Sypać kwiatki i napisać artykuł. No! Chyba masz szczęście, brzmi dobrze. Dobrze, jak ty wyglądasz? Dobrze wyglądasz, niech będzie. Dobrze wyglądam, wujek mnie ubierał. Jaki wujek? Jeden z drugim, Speedo i Carbonara. A to mój koszyk z kwiatkami. Karbo cię ubierał, nie masz plecaka na plecach? Zajebiście, każdy się dzisiaj poświęca. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej, ty też jesteś limuzyną podwieziony, co k***a? A ty mnie doprowadzisz do ołtarza? Zawsze tak oczywiście, robią, że tak, tylko na razie twoją małżonkę ogarniam. Jak on limuzyną, to ja chcę hydrą, załatw to. A katanę biorę dla efektu, czy nie? Gdzie? Po hydrę. To karbo. Carbonara, dobra, gdzie hydra? Chyba bez hydry. Czemu? No, chyba bez. O mój Boże. O kurwa. Okej, okay, nie, zrobiłem karbo. Ja Szczerze myślałem, że awionetkę jednoosobową ogarnię. Czekaj, wykręcę ci. Nie, no wykręć dla szefa. Ja to nie jest to samo, co ja mogę wyciągnąć na lotnisku? Lecę. Zero. Żyjesz? Tak. Już jestem. Sorry, miałem akcję na mieście. Rozumiem. Tak, przeżył. Przepraszam za spanie. Co wy robicie? Na dobre trzeba za czekać. Za bobony nie wierzycie, k***a, możecie widzieć, przecież dobra, uciekam. Chowaj się, za bobony! Dobra, pakujcie wszystkich do środka, odpalamy bit i zaczynamy. Czy mam cię wprowadzić? No, nie wiem, ja tu jestem teraz gościem już od teraz, nie? I teraz już nie. My jako asysta, nie? Dzień dobry. Nie, wy jako ministranci do ołtarza. Ja idę przed tobą i sypię, dobra? Tak, sypię. Jak powinienem iść? Jak powinienem chodzić? Piosenki ogarnąć. Słuchaj. Złapnie za... Muzykę graj, labo. Środkiem. Kilku środkiem, wracaj! MPC pierny, zbieraj te kwiatki. Środkiem, między ławkami. Dobra. Oddaję ci dłoń mojego syna. Ja p***dolę. Szanowni goście, drodzy morwiniarze, państwo młodzi. Proszę usiąść, rozpoczynamy ceremonię. Dzisiaj jest dla nas wszystkich wyjątkowy dzień. Dzień, w którym możemy uczestniczyć w tak pięknym i radosnym wydarzeniu. Śluby naszych ukochanych, przyjaciół, Erwina i Grzegorza. To wydarzenie pełne miłości i nienawiści, emocji i nadziei, którą połączyła te dwójkę na przyszłość. Chciałem zatem wykorzystać ten moment, aby wyrazić moje najlepsze życzenia dla was, a także podzielić się kilkoma refleksjami na temat małżeństwa. Dzisiaj stajecie przed nami jako para, która podjęła decyzję o złączeniu swoich dróg na zawsze. Tak samo jak podjęliście już kiedyś decyzję, że wasze spotkania zawsze będą odbywać się na dachu zwanym Morwinowym. Ten wybór, który wypełnia nas wszystkich radością i wzruszeniem. Obserwując wasze uczucie, można zauważyć, że jest ono pełne braku zaufania, braku wzajemnego szacunku i głębokiej miłości. To jest fundament, na którym budujecie waszą przyszłość. Małżeństwo to jednak nie tylko romantyczna podróż w dwoje. To także wyzwanie, które wymaga wzajemnego zrozumienia, kompromisów i pracy nad sobą. Pamiętajcie, że niezależnie od tego, co was spotka na drodze, musicie trzymać się razem i wspierać nawzajem. Dzielcie się radością, ale także troskami i smutkami. Jesteśmy tu dzisiaj, aby świadczyć o naszej miłości i wsparciu dla młodych. Jeśli ktokolwiek z zebranych ma sprzeciw wobec tego małżeństwa, niech powie o tym teraz lub zamilknie na wieki. Mszał? Co jest mszał? Jezus, jak mszał? Jesteśmy ich rodziną. Jak? Skipnął od razu. A naszym zadaniem jest wspierać ich w ich decyzjach i życzeniach. Pamiętajmy, że nasza obecność tutaj jest nie tylko na ten jeden dzień, ale również na długą drogę, którą będą razem podążać. Grzegorzu, Erwinie, patrząc na was dzisiaj, widzę w was przyszłość, pełną szczęścia i spełnienia. Życzę wam, abyście stale wzrastali jako para,
i czerpali radość z każdego dnia spędzonego razem. Drodzy młodzi, teraz jest czas na przysięgę. Ja dole! K***a z***ę tutaj. Proszę o powstanie. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Tak. Dobrze. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Tak. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychowywać potomstwo, którym Bóg was obdarzy? Tak. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Dwie lewe i ja, Erwin. Biorę ciebie, Grzegorz, za męża. Biorę ciebie, Grzegorz, za męża. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość, wierność miłość, i uczciwość małżeńską. Wierność i uczciwość małżeńską. Ja, Grzegorz, biorę ciebie, Erwin, za męża. Ja, Grzegorz, biorę ciebie, Erwin, za męża. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Co lud złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła Jenkins. Katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Teraz podaj się, tak. Młodzi. Mówisz tak, Grzegorzu, przyjmij tę obrączkę. Grzegorzu, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Grzegorz, teraz ty mówisz. Czekaj. Erwinie, przyjmij tę obrączkę. Erwinie, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. Yo! Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz, drodzy państwo, nastąpi moment wyczekiwany od dawna przez Erwina i wszystkie morwiniary. Drodzy młodzi, musicie się pocałować. Nagrywaj to. Gorzko! 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 On jestem mówien. On jestem mówien. Dawaj, bo to jeszcze nie koniec, jeszcze mam przemowy dużo. Musi to być, bo nie przejdę dalej, ja jeszcze sobie przemowę. Pocałować go powinien. Buziaczek! Buziaczek malutki może być. No. Tak, w policzek, myślę, można. O mój Boże! O mój Boże! Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki, pocałujmy za... Davidzie, proszę, kontynuuj. Kontynuuj, tak. Matko Boska. Drodzy goście, proszę wznieśmy oklaski za młodych. Niech wasze życie będzie pełne radości, miłości i harmonii. Niech wasze małżeństwo będzie wzorem dla innych, inspiracją do rysowania, pisania i budowania trwałych i szczęśliwych relacji. Na zakończenie chciałbym jeszcze raz złożyć serdeczne życzenia młodym. Niech wasza miłość rośnie w siłę każdego dnia. Proszę się uspokoić na sali. Prowadzi was spokój, do jeszcze spokój. Większego szczęścia i spełnienia. Niech wasze spokój, marzenia się spełniają, a wasze serca zawsze będą pełne miłości i wzajemnego zrozumienia. Wszystkim gościom dziękuję za obecność i uczestnictwo w tym wyjątkowym dniu. Niech ta radosna atmosfera towarzyszy nam przez resztę uroczystości. Co to jest patena? Pozostanie z nami na zawsze. Składam najlepsze życzenia młodym oraz ich rodzinom. Niech miłość, która dzisiaj jest obecna w naszym środku, rozleje się na cały świat. Proszę się obrócić. Proszę się obrócić do fotografa. Ty k***o. Przystojny fotograf. Rzesie. Dziękuję bardzo. Myślę, że było mnie widać. Mhm. Było widać, było. Wyjdź przed krzesła, pastorze Davidzie, i komunię zaczną. Drodzy państwo, teraz będziemy podchodzić po kolei do komunii. Ja p***dolę, wizawie. Wejdź do ust. ZW na zawsze. Prawdopodobnie wszyscy już myślą, że cała ceremonia doszła do końca. Odkłada wino. Top RP, wizawie. Miało również podstawę prawną. Potrzebny jest jeszcze jeden pocałunek na terenie kościoła, aby Departament Sprawiedliwości poprzez dokonaną fotografię wydać dokumenty dotyczące małżeństwa. Z tego również poprosimy, aby pan fotograf przygotował się do zrobienia zdjęcia, a parę młodą poproszę o dokonanie jeszcze jednego pocałunku w ramach potwierdzenia całego procesu dla Departamentu Sprawiedliwości. To my już z Departamentem to załatwimy, jak najbardziej.
Departament Sprawiedliwości kontaktował się ze mną, a nie z parą młodą, więc proszę się dostosować i dokonać to, czego Departament Sprawiedliwości oczekuje. Proszę o powstanie i dokonanie buziaczka. My to załatwimy po ceremonii. Grzegorzu, pastorze, tak, winie. Po ceremonii to załatwimy, po ceremonii. Tak, tak. Po ceremonii będziecie po załatwiać nie. inne rzeczy podczas podróży poślubnej i nocy poślubnej. My proszę o działanie w zgodzie z kościołem. Ale szybko, bo bateria się kończy. Bateria pada powoli. Cholercia, to zrobimy to na doju. Ja czekam na przemowę mamusi, To może najpierw przemowa rodziców najpierw. Szanowni Państwo, proszę nie zakłócać. Będzie oczywiście przemowa rodziców, aczkolwiek pojawi się ona tylko i wyłącznie po całunku. Nie możemy zakłócać ceremonii zaślubin. Dobra, w policzek. Ok, tak by się babcie witały. Śmiało. 20 kopii, dobra. Zapraszam do przemowy matkę Erwina Nakelsa. Oraz matkę Grzegorza. Zaraz, to on moim bratem został? Proszę o zachowanie spokoju. Albercie, proszę się. Pan Albert również miał okazję na zawarcie małżeństwa, aczkolwiek pan partner opuścił to miasto i odjechał na 600 kilometrów. Pojechał do Pragi, z tego co widzieliśmy. No nie powiem, nie przygotowałam niczego, bo wszystko stało się tak dynamicznie. A, klasik. I na interwencji byłam. Klękał przed Gregory Montan. Ale nie powiem, serducho się cieszy, jak widzę, jak szczęśliwą mamy tutaj przed nami parę. Mam nadzieję, Grzesiu, że dalej będziesz tak głośny, jak głośny byłeś dotychczas. Nie tylko na służbie. On to dopiero w sypialnie ryknie. A ty, Erwin, mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziesz rozłączał się w trakcie zdania przez telefon, jak będziesz z Grzesiem rozmawiał. On jeszcze bardziej będzie się denerwował. A tym wszystkim to będzie takie ukoronowanie waszej aktualnej miłości. Dziękuję wszystkim zgromadzonym tutaj, co przyszli. Są w tym dniu z tą naszą piękną parą. I mam nadzieję, że jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również wszystkim gościom za pojawienie się na całej ceremonii. Dziękuję na konfie zakrzotu 72 nieodczytane. Nie klikam tam. Nie Mam klikam nadzieję, że na przez kolejny miesiąc. Się tu spotkamy, to z okazji chrztu waszego dziecka. Zrobiłem tylko powiadomienie XDD również, na telefonie. To, nie rozwijam. Rozłączone. Już nikt nie może zostać rozłączone. Teraz będziecie szli przez swoją Opuszczam drogę tą konfetti czytającej. Trzymając się za ręce. Tak również prosiłbym, abyście za ręce trzymając się opuścili wrota kościoła, wychodząc poprzez czerwony dywan, a następnie do prawej strony między ławkami, tak aby jeden szedł za drugim, ocierając się o siebie. Drodzy Państwo, ceremonię uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uczestnictwo w niej i przypominam o trzymaniu się za ręce podczas wychodzenia Erwinie oraz Grzegorzu. Może organizacyjnie, szanowni państwo, my byśmy przyjmowali prezenty, ale na razie będzie bardzo napięty proszę grafik. Myślę, że tak 27 wydaje mi się, byłoby w porządku. 27 czerwca, wtedy odbędzie się odbieranie. Kabriolet na miesiąc miodowy, proszę bardzo. Proszę, odpalone, można jechać. Proszę prowadzić. Do widzenia. Oho, to daleko nie dojadą. Jezus Maria, wydalam go z ekipy, k***a. Zadam go z ekipy! No, nie chcę kurwa gilkę, no bo powiedziałem mu, że to są jego najważniejsza godzina w życiu. I ją źle wykorzystał, I jak ją wykorzystał? No jak no kurwa. I co teraz? Co narobiłeś, no? Nic kurwa. Ja Dawid. Ja pierdolę. Ale del jeba, mówiłem mu. Stary, ja mu mówiłem pięć razy. Pięć! Sześć! No mówiłeś mu. Mówię, nie odpalaj. Normalnie ma to być wiarygodne, ale bez buzi. I jeszcze tak, widziałaś tego detektywa? Fotografa? Tego fotografa. Szmata no, jedna robił, przyjechała. No. Patrz, pierwszy raz od roku. Oddawaj przyjechała bez zaproszenia. No, nie zaproszony. Nie proszony. Ciekawe, proszę bardzo. Carbonara. Się przebierz. Nikodem, oddaj moją babę. To idę język umyć. Jestem przez te ostatnie. Powiem wam tak, byłem pesymistycznie nastawiony do 3-0, tak wewnętrznie, bo stwierdziłem, że jest za dużo. No joke, ale te dwa dni napawiły mnie takim optymizmem, że to jest p***ane. Wiecie dlaczego? Bo Bully wipeuje całą whitelistę i ma być ograniczona do ludzi, którzy faktycznie chcą odgrywać, no nie? I zobaczcie, te dwa dni to może być taki preview, nie? Bo nie ma debili, bo już nie grają, bo po prostu nie mają po co. I zostali ludzie, którzy chcą odgrywać. Przez co? Na przykład ja mam teraz dużo większą motywację i chęci do odgrywania customowego wątku. Jak wiem, że kogo nie spotkam na mieście, ta osoba też jest pozytywna, chętna i w ogóle, a nie, że no się ma jeden na laba, nie? Wiecie o co chodzi. Jeżeli whitelista faktycznie będzie restrykcyjna, rygorystyczna, zobacz to. Apartamenty, dawaj. Zobacz to.
Wyobraźcie sobie. Jeżeli whitelista będzie rygorystyczna, to będzie ten vibe'ik, no nie? Tym bardziej, że bardzo dużo osób chce wrócić. Nie wiem, czy to Pago, czy Diables. Wszyscy ludzie chcieliby wrócić na wipe'a, a teraz jeszcze będzie wipe whitelisty. Kioko, chodź z babcią się pożegnać. Jak pożegnać? Lotnisko, Departures, ona jedzie rodzić. Dobra. Ej, wyglądałem jak starzy na wakacje jedący. Cześć. Cześć. Yo. Cześć, mamo. Się pożegnać. Cześć, my jedziemy do Belgii. Okej. Okay. Tam twój może... Tom, powiesz coś? Powiedz Tom, co tam? Jezu, dobrze, że cię nie było. Tak myślisz? Nie, gadajmy o tym. Po robocie nie gadamy o robocie. Będą nagrania, spokojnie, 4K ultra HD nie składać, było. Nie. A może do Czech jednak, Lucyna? Nie. Co ty mówisz, kurwa? O, kurwa! Nie, do Belgii, do jakiejś kliniki Tom załatwił. Realization. Jakie kliniki? No. Tom załatwił klinikę, nie? Dobrze, Tom to jest taka klinika niespodzianka. Tam takie zabiegi robią. Co wy mówicie, kurwa? A czy wam klinika kojarzy się z jednym tylko? Bez kitu. Dobra. No, także uważajcie na siebie, nie zróbcie nic głupiego. Dbaj po części na... Głupszego nic dzisiaj nie zrobi, spokojnie. O Grzesia. I masz córkę, bo już Grzesiu stara się ją wychować, więc pomóż mu jak coś. Trzymaj się, tato. Widzimy się po waszym powrocie. Z małym gnojem będziecie? O. No, proszę, dwoma. Proszę. Dwoma. Babka wylatuje. Babcia wylatuje. Siostrę. Cześć.